rozpoczął już rozmowę z naszym kolejnym gościem, Maciejem Maleńczukiem, wokalistą, gitarzystą, poetą, który wydał płytę Klauzula Sumienia. Płyta już została okrzyknięta najbardziej gorzką w twojej karierze, Maćku, też takim najbardziej bezkompromisowym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. I trochę znienacka się pojawiła. Znaczy, ja nie wiem, dlaczego znienacka, bo może nie chciałem zapeszać, po prostu dopieszczaliśmy szczegóły. Jakiś portal napisał, że znienacka. No to znienacka, nie znienacka, ale mam wrażenie, że jest zauważona. No jest już zauważona zdecydowanie. Powiedz, czym jest ta tytułowa klauzula sumienia? Z czego, z jakich potrzeb, z jakich twoich obserwacji płyta się pojawia? Po pierwsze z powodu tego, że powstał nowy Polak. Tak jak kiedyś, pamiętam, byli nowi Ruscy w latach 90., kiedy Rosja wreszcie stała się krajem wolnym gospodarczo, pojawili się nowi Ruscy. Ludzie, którym po prostu dano szansę zarobić trochę pieniędzy i byli nowobogatcy i tak dalej. No, w naszym przypadku tutaj w Polsce oczywiście to nie są żadni bogaci ludzie, tylko ten nowy Polak, który powstał, generalnie żyje z zasiłku. Więc, żeby po ten zasiłek mógł stać w miarę godnie, w miarę dumnie, godnie, tak, z godnością i tak dalej, przydano mu tą godność, wytłumaczono mu, że tak jest dobrze, że przede wszystkim musi bronić wiary przodków i najważniejsze, żeby nic się w jego życiu nie zmieniło, bo gdyby się miało zmienić, to stracilibyśmy nad nim kontrolę. Ale to kiedy ten nowy Polak twoim zdaniem się pojawił? Bo ja mam wrażenie, bo przed chwilą rozmawialiśmy właśnie o twórczości Marka Koterskiego, że ten Polak już był w tej modlitwie Polaka w Dniu Świra. I on może dzisiaj się, nie wiem, tak wiesz, wychycnął ten demon, bo władza dała jakieś przyzwolenie, że tak może być, po prostu pokazała kierunki. Zdecydowanie tak. To oczywiście, że to przecież nie powstało z dnia na dzień. Generalnie po raz pierwszy poczuł się na tyle godnie i dumnie, żeby zacząć mówić głośno to, co myśli. Dlatego to jest takie przerażające, bo parę dziwnych prawd już tutaj wyszło. No też jakby klauzula sumienia to jest taka dziwna rzecz, która nie pozwala aptekarzowi, znaczy nie pozwala aptekarzowi sprzedać ci jakiegoś leku, bo on twierdzi, że ten lek na przykład w jakiś sposób, nie wiem, narusza jego klauzulę. No w ten sposób to niczego nie załatwimy, niczego nigdzie nie kupimy i przede wszystkim zastanawiam się, skąd i kiedy powstał ten termin klauzula sumienia, którym można wszystko wytłumaczyć. No, gdybyśmy tak naprawdę mieli wszystko tłumaczyć klauzulą sumienia, to równie dobrze moglibyśmy tę klauzulę sumienia podpisywać wchodząc na koncert, niezależnie od tego, czy się zarażę, czy się nie zarażę, czy złapię COVID, czy nie złapię COVID, moja klauzula sumienia nie pozwala mi nie wejść na koncert Maleńczuka. Czy naprawdę można do wszystkiego tą klauzulę przyczepić? Czy to jest jakiś taki po prostu uniwersalny klucz do tego, żeby w jakikolwiek sposób bronić postępu i bronić jakiegoś rozwoju normalnego ludzkiego? Mamy się trzymać cały czas sztywnych katolickich reguł, mamy cały czas wykonywać posłusznie polecenia z ambony. Jak długo to jeszcze będzie trwało? Ja w moim wieku już nie będę pisał piosenek o miłości. Będę pisał piosenki o polityce, bo to mnie irytuje, mnie denerwuje. A jak mnie coś denerwuje, to wtedy siadam i piszę wiersz. Ja się zastanawiam, co musiałoby się takiego stać, żeby politycy przestali być dla ciebie inspiracją, bo ty rozliczałeś się z władzą niejedną już właśnie swoimi utworami, swoją twórczością, bo i z Tuskiem, i z Buzkiem. I tak sobie myślę, że chyba teraz to rozliczenie jest takie najbardziej ostre, bo właśnie, dlaczego? Bo uważasz, że teraz nam się dzieje największa społeczna krzywda. Władza wtrąca się w prywatne życie ludzi. Władza zagląda ludziom pod kołdrę. Ten pleban, ten po prostu proboszcz. Cała ta umundurowana kasta, ta lawendowa mafia, która trzyma łapę na rządzie naszych dusz,
a tak naprawdę kpi z tej ludzkiej prostej wiary. No, zorganizowała teraz nagonkę na LGBT, prawdopodobnie tylko po to, żeby odsunąć podejrzenia od samych siebie. To im się bardzo dobrze udaje. My jak zwykle rzucamy się na siebie, podgryzamy się nawzajem. Jeden ma trochę bardziej na lewo poglądy, drugi ma bardziej trochę na prawo poglądy, a w samym środku siedzi pleban i liczy nasze pieniądze. Zaraz zapytam cię, kim jest tytułowa postać z piosenki, której fragment zobaczymy w tej chwili, bo to jest piosenka promująca twoją płytę, a nosi tytuł Rycerz Maryi. Maciej Maleńczuk wciąż z nami. Maćku, kto jest adresatem twojej twórczości? Kto chcesz, żeby czytał te teksty, wyłapywał niuanse, rozumiał to, o czym śpiewasz? Używając politycznego języka, jaki jest twój elektorat? Wiesz co, ja sam staram się jakby wczuć w rolę tego, nie, że jaki jest mój elektorat. Mój elektorat to są inteligentni ludzie około 40, jak sądzę. Troszeczkę, mam nadzieję, że trochę młodszych i sporo starszych. Pań, które uważają, że jestem taki fajny, chuliganowaty, a jednocześnie odczytany. No, łączę w sobie te takie nietypowe cechy, że z jednej strony jestem ulicznikiem, a z drugiej strony jestem lwem salonowym, z jednej strony jestem chuliganem, z drugiej strony jestem poetą. Mój target nie jest taki mały i mi się wydaje, że do pewnego stopnia prowadzę swoją politykę. Poprzez właśnie swoje piosenki, poprzez to, że mam wpływ jakiś tam na odbiór społeczny, w momencie, kiedy wydam płytę lub coś ostrzejszego powiem, gazety, portale nie omieszkają tego powtórzyć i do pewnego stopnia czuję się jakiś tam istotny w Polsce. I czuję i słyszę, odbieram to wrażenie, że jestem słuchany, są reakcje na to, co mówię. Rycerz Maryi to jest 30-40-letni młodzian, który kupił sobie miecz w internecie. Wymachuje tym mieczem. Uważajcie, chłopaki, bo się można skaleczyć. W XXI wieku, kiedy byłem przekonany o tym, że będziemy już latać na Księżyc i że w ogóle transport kołowy już odejdzie w niepamięć, tymczasem mamy rycerzy Maryi. Ludzi, którzy z niewiadomych przyczyn, właśnie dlatego bardzo bym chciał wniknąć w tego człowieka, wejść w jego buty, wejść w jego duszę i zrozumieć jego motywację. Dlaczego to zrobiłeś? Co w XXI wieku, w wieku smartfonów, telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju komputerów, samojeżdżących samochodów, skłania człowieka do tego, żeby kupić sobie miecz i stać się rycerzem Maryi? No, a jest to albo głęboki niedorozwój, lub też po prostu jego umysł meandruje w takie miejsca, w których chciałbym się znaleźć chociaż na moment, żeby zrozumieć tą motywację. Wydaje mi się, że to może być do pewnego stopnia taka niezdrowa fascynacja historią. Czym jest historia? Historia jest właściwie kroniką bestialstwa. A więc trzeba kupić mecz. Będę bestią tak jak oni, będę ścinał głowy, będę do ostatniej kropli krwi bronił naszej wiary. No niemalże, jak to mówię, to mam wrażenie, że zaraz pójdę do sklepu i kupię sobie jakiś mały mieczyk. Tak, ale historia już była, trzeba z niej wyciągać wnioski. Była i się nie zmieni. Też jestem tego zdania. Artysta faszysta pojawia się również na tej płycie taki utwór. Taki jest tytuł. I od razu jest oczywiście mnóstwo kontrowersji przy tej okazji. Każesz nam się domyślać, o kim jest mowa. My się oczywiście domyślamy, przynajmniej ci bardziej inteligentni. No, ale dlaczego nie idziesz za ciosem i nie powiesz wprost, kogo masz na myśli? Nie powiem wprost, kogo mam na myśli, dlatego że to jest jakby jednak mimo wszystko pewne uogólnienie. Pojawił się w Polsce, zawsze mi się wydawało, że artyści to są ludzie postępowi, artyści to są ludzie, no w dzisiejszych tych kategoriach mówimy lewicowi i tak dalej. W Polsce jest na przykład katolicki heavy metal, w Polsce jest narodowy hip-hop, w Polsce jest nazistowski rock and roll. To są absurdy. No i jak widać, zdarzają się artyści, którzy no, albo są faszystami, albo sympatyzują z faszystami. Absolutnie nie potwierdzam tego, co mówią plotki, co próbują wyciągnąć dziennikarze. To jest tekst bardziej ogólny, wokół samych hieny, bezczynia higieny.
i wokół sama tłuszcza i rozpuszcza się tu. I nie pozwolmy się tej tłuszczy do końca rozpuścić. To jest trochę tak jak z Nową Hutą i Krakowem. Postawiono Nową Hutę po to, żeby zniszczyć intelektualny Kraków. W rezultacie Huta stała się intelektualną. Nie zawrócicie kijem Wisły. Czyli artysta-faszysta nie ma jednej twarzy i zaprzeczasz, że jest to Paweł Kukiz. Ostatnio właśnie był pytany przez Monikę Olejnik, gdyby okazało się, że to jest o nim mowa i gdybyś ty oficjalnie przyznał, że tak, śpiewam o Kukizie, no to chyba poszedłby z tobą na drogę sądową, a przynajmniej ja absolutnie nie śpiewam tego o Kukizie, tylko mówię o ogólnym wydźwięku tego, że w Polsce i w tych krajach, no też w Serbii, z tego co słyszałem, też w Rosji są artyści, którzy jednocześnie prezentują faszystowskie poglądy. Tego nigdy nie mogłem zrozumieć, nie zrozumiem i będę z czymś takim walczył zawsze. Bardzo ci dziękuję. Maciej Maleńczuk był gościem Onetrano, Maciej Maleńczuk, wokalista. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, a płytę Klauzula Sumienia oczywiście polecamy innym dla refleksji. Dobrego dnia. Wszystkiego najlepszego.